wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable od zera. I kochani, dziś polecimy sobie z zadankami tutaj przy ujeżdżalni. Bardzo, bardzo dużo osób prosiło mnie o to, żebym właśnie te zadanka zrobiła, także kochani, lecimy! Okej, kochani, w takim razie lecimy pierwsze zadanko tutaj z Emmą. Witaj ponownie, Lovisa. Hej, Love Secret, jesteś najpiękniejszym koniem na świecie. Teraz musisz mi pomóc, muszę się dostać do Lasu Złotych Liści. Podwieź Emmę do Lasu Złotych Liści, a ona pokaże ci nowy tor wyścigowy. O! Ojej! Uiii! Znowu! Czekajcie, czy tu jest jakieś miejsce, dokąd my musimy ją zawieźć? Poczekajcie. No nie, nie ma. Chyba do tego samego miejsca, z którego ją wzięliśmy. Także okej, kochani, ja wam przyspieszę. Dobra, słuchajcie, podwiozłam ją w złe miejsce, totalnie nie ogarnęłam, dopiero później mi się przypomniało, że to przecież tutaj jest tor wyścigowy Emmy, także dobra. No i jesteśmy, dziękuję ci, Lovisa. Tada, oto tor wyścigowy Lasy Złotych Liści. Tak, Lovisa, nie mam tu konia, więc nie było łatwo zorganizować tor wyścigowy. Przetestujmy go razem, a później opowiesz mi, co sądzisz. Daj spokój, podnieś mnie na Love Secret i pojedźmy razem. Juhu, juhu. No to co, lecimy. Było dużo PD, dużo dla konia, także spoko, ale głośno ten wyścig jest, o jacie. Za jakiekolwiek dźwięki w tle, które łapie mikrofon, was przepraszam. Była dzisiaj tutaj taka sytuacja u mnie w domku, że musieliśmy wezwać pogotowie, także wiecie, teraz jest tam wzburzona rozmowa na pewne tematy, także naprawdę was przepraszam za to. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć, aczkolwiek no, tak bywa w życiu. A my jedziemy. Słuchajcie, cieszę się, bo tutaj co... Wow! Polecieliśmy bokiem. Tutaj coraz więcej tych wyścigów mi się odblokowuje, więc będę mogła, wiecie, w taki lepszy, fajniejszy sposób, szybszy, zdobywać już levele u koni, na czym mi zależy, bo tak naprawdę tutaj miałam bardzo, bardzo malutko tych wyścigów, a teraz już ich jest coraz, coraz więcej. Także w sam raz bardzo się cieszę. I w ogóle dajcie znać, czy wy już odblokowaliście ten wyścig i jak, na którym poziomie i tak dalej, bo to jest ciekawe. Ja mam 14. Wow, no nie, no nie, no nie, no nie. Okej. Okay. Zawsze tam zahaczam. Za każdym razem, słuchajcie, tam zahaczę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I wiem, że tu już jest bardzo, bardzo bliziutko końca. Leć, 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 leć. Ciekawe, czy w odwrotnym kierunku też się odblokuje od razu. Wow, 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 wow. No i okej. Dobra, Emmo, słuchaj, zrobiliśmy to. Wow, ale przejażdżka. Myślisz, że tor jest w porządku? Ja, chwileczkę, jak to jest skonstruowane zdanie? Myślę, że tor jest w porządku? Ona sama nie wie, czy myśli, że jest okej, czy jak? Na złamanie karku, jakby powiedziała moja babcia. Aha, czyli na razie mamy tylko w jedną stronę. Dobra, nie będę tego teraz robić, ponieważ później mam w planach nagrać trenowanie konia stąd i teraz ja szybciutko wrócę pod ujeżdżalnię do Alex i widzimy się na miejscu. Okej, jesteśmy, Alex. Już czas, myślałam, że poobserwuję południową bramę. Pomyślałam, że ty mogłabyś obserwować południową plażę w Dolinie Złotych Wzgórz, zaraz przy uszkodzonym moście przechodzącym nad wąwozem, który tworzy naturalny mur pomiędzy plażą i Lasem Złotych Liści. Zaznaczyłam to miejsce na twojej mapie. Pozostałych przyjaciół wysłałam do innych lokalizacji na złej drodze. Na złotej, złej. I dookoła przybrzeżnego labiryntu, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle pokryliśmy obszar. Boże, co ja dzisiaj? Pokryliśmy. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Aha, no dobra. Tylko mam... Aha,
Mam nadzieję, że tam dojadę. No halo. W ogóle słuchajcie, smutna buźka. Niestety nie miałam kiedy wchodzić teraz na SSO. Konie strasznie mi tutaj zwalniają. I jednak wydaje mi się, że to jest prawda, że jeżeli mamy, wiecie, taką czerwoną buźkę już, to faktycznie koń i szybciej zwalnia i w ogóle jest wolniejszy. No takie mam po prostu wrażenie też. Także dajcie znać, czy to prawda, czy nie, według Was. Sprawdzona, czy nie. No cały czas tutaj mi, kurczę, zwalnia. Dobra, tu wjeżdżamy, bo widzę, że tutaj trzeba obserwować. Okej. Okay. To musi być miejsce, które Alex miała na myśli, a krzewy czynią z niego dobrą kryjówkę. Czas się ukryć i poczekać, żeby zobaczyć, czy coś się wydarzy, albo poczekać na sygnał od innych, że łódź z koniem Justina przybyła do brzegu w innym miejscu. Dobra. Czekanie. Czekanie. Ojej, jaka muzyka w ogóle, taka klimatyczna, nie? O kurczę. No tak ogólnie to nic się nie stanie, nie liczę na to, że... O właśnie. Może jednak coś się stanie? Ojej! Ojej! To jakiś czerwony elf. Bez twarzy. Spoko. A czyli jest! Któż by się spodziewał, że to akurat tu, gdzie my? Dobra. No nieźle. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrej kryjówce, bo wiecie, jak to jest, że żeby nas tutaj nie zauważyli. Aha, i on odjechał na koniu Justina. Proszę, śledźmy go. Proszę. Nie ma żadnego sygnału, że koń Justina został dostarczony jeźdźcowi mroku. Kiedy będziesz się skradać, nie podchodź zbyt blisko, bo cię odkryją. W tym samym czasie nie oddalaj się za bardzo, bo stracisz jeźdźca mroku z oczu. Aha, czyli faktycznie jesteś zbyt daleko. Dobra, jedziemy szybciutko. Okej. Wow, powiem Wam, że fajny. Jestem za blisko, dobra. No, zobaczcie, mój koń mnie nie słucha totalnie. Ja zwalniam, a on przyspiesza. Ogólnie to słyszałam, że globalny czat został wyłączony dla ludzi bez Star Ridera, tak? Tak było chyba, nie? Tak coś się wydarzyło tam niestety w tym SSO. Nie wiem, jak to dokładnie jest, ale tak właśnie słyszałam. Także no troszkę słabo. Jesteś za blisko. A gdzie on jest? Okej. Śledzimy go. Nie, no na pewno by nas nie zauważył, tak naprawdę, nie? Ale ta muzyka jest mega klimatyczna, naprawdę. O, galopuje. I dokąd on tam jedzie? Jesteś za daleko. No nie! Jesteś za blisko, jesteś za daleko. O, nie, stój! Okej, galop. On tam chyba podjedzie do Pi, wiecie? Tam do tego zjazdu, do tej czarownicy, tak mi się wydaje. Tak, on tam pojedzie. Tak mi się wydaje. Dobra, to ja nie będę Wam tutaj przedłużać tego chyba tak bez sensu, tylko Wam to przyspieszę po prostu.
Dobra, no to co, zobaczymy, co pod tą bramą nam powiedzą. Jeździec mroku zniknął w drodze w pobliżu północnej bramy. Brama jest zamknięta i zablokowana. Musisz pojechać do Alex południową bramą i powiedzieć jej, co widziałaś. Aha, czyli po prostu musimy teraz wrócić do Alex. O ja, ale ten odcinek będzie jeżdżony. W ogóle, słuchajcie, 2 razy albo 3 podchodziłam do tego, żeby w ogóle tutaj za nim podjechać. Bo albo zostawałam wykryta, bo mi koń szalał i wiecie, jak kręciłam kółeczkiem na myszce do przodu, to on jechał serio wolniej. A jak chciałam zatrzymać, to on przyspieszał i nie wiem, czy to jest wina tej buźki, albo ja mam chorą myszkę już. Już się rozchorowała i już nie jest do użytku, trzeba będzie zmienić na nową. Ale wydaje mi się, że to jest wina tej Minki, bo jak miałam, to znaczy na tym koncie Lorraine, mam konia właśnie z zieloną buźką, no to tam takich rzeczy nie ma, więc no dziwne. I w ogóle przepraszam Was, że mówię tak przez nos, ale niestety katar. Hej, powiedz mi, co widziałaś, Lovisa. Niepewność mnie dobija. A więc dobrze, Lovisa. Dobra szpiegowska robota, czyli jeździec mroku zabrał konia Justina przez północną bramę. Co tam jest i kto tam jest? Dlaczego zabrali tam konia Justina? Nigdy się tego nie dowiemy, dopóki jakoś nie przejdziemy przez tą bramę. Masz jakiś dobry pomysł? Myślisz, że powinniśmy spytać Jaspera, czy ma jakiś pomysł co do tej bramy i jeśli nie będzie wiedział, jak przejść przez bramę, możemy poprosić burmistrza Klausa o klucz do miasta? Dobry pomysł. Jasper jest blisko, zaczynajmy u niego. Okej, okay. Czyli ona też jedzie, tak? Spoko, no to ja pojadę pierwsza, co ty na to? Nie będę na ciebie czekać. Mam nadzieję, że nie muszę, że już od razu tutaj jest. A nie, chyba muszę czekać. No nie. Gdzie ona tam będzie pewnie naokoło jechać? O, jedzie, dobra. Widzę ją. Dawać. Chodź. Powinnam jechać bliziutko przy tobie. Stój, koniu, co ty robisz? Okej. Okay. Dobra, jesteś. I tu się pojawił wykrzyknik. Tak myślałam. Zastanawiacie się, jak przejść przez północną bramę? Cóż, młodzieży, minęło dużo czasu, odkąd tam byłem, ale spróbuję sobie przypomnieć. Moja pamięć mnie zawodzi. Minęło ponad 20 lat, odkąd ostatni raz moja stopa przekroczyła północną bramę. Powinna być po zimie otwarta, tak jak południowa, jeśli dobrze pamiętam. Mogło mi się obić o uszy, że jest zamknięta od dekady. Odkąd odszedłem. I od tamtej pory nie była otwarta, ale teraz musimy sprawdzić, czy cokolwiek pamiętam z tego, co jest za bramą. Okej. Racja, było tam drewno i miły letni domek. Droga prowadząca do starego fortu, jeśli dobrze pamiętam. Letni dom należał do burmistrza Klausa i jego ukochanej żony, której imienia nie mogę sobie teraz przypomnieć. Rany, jak to było dawno temu, pamiętam, jak jedliśmy w lato dniowe lody w rożku. No i co? Okej, wygląda na to, że ktoś mieszka za północną bramą i może nawet zatrzymał się w letnim domu burmistrza. Musimy teraz coś powiedzieć. Coś powiedzieć. Boże, co ja czytam? Skąd ja biorę takie teksty, ludzie? Jedź do wioski Zachodni Przylądek i porozmawiaj z Klausem. Zapytaj go o letni dom i jego żonę. Poproś go też o pożyczenie klucza do miasta, żebyśmy mogły otworzyć północną bramę. Będę obserwować bramę, żeby sprawdzić, czy pojawił się jakiś jeździec mroku lub ktokolwiek inny. Zobaczmy się później. Dobra, no i wydaje mi się, że to przez ten katar. Tak jestem rozkojarzona przy czytaniu. Bo jednak nie chcę popełnić błędu i nie chcę też, żebyście aż za bardzo słyszeli, że ja tak przez nos gadam. Ale chyba się nie da tego zrobić. I niestety słyszycie i tak. I dodatkowo jeszcze się mylę. Więc raz jeszcze Was za to serdecznie przepraszam. O ja, musimy całą tą drogę przejechać. Na tym koniu. Nie wytrzymam. Nigdy więcej, słuchajcie, nie zrobię tego błędu, nie popełnię, żeby doprowadzić konia do czerwoności. Bo później ciężko jest go ogarnąć. No serio, albo ja sobie tak, wiecie, do głowy wpoiłam, że no jedźżesz. Sobie do głowy wpoiłam, że faktycznie przeszkadza mi ta buźka, albo, no nie, no jak przestaje kręcić kółkiem, to on od razu zwalnia. Masakra.
Dobra, 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 jedź się, nie stresuj. No teraz na mistrzostwa pojechać to by była jakaś... No o, znowu. To by był jakiś koszmar. Dobra, Klausie, słuchaj, mamy problem z twoją żoną. A, ty już coś na ten temat wiesz, prawda? Och, rozumiem, chcesz wiedzieć więcej o moim letnim domku i o mojej żonie. Och, wiesz co, śpieszę się, pewnie na pewno nic nie pamiętam. Myślę, że muszę już iść, bye bye. Dopadnij Klausa w miasteczku. Stój! Stój! Złapałaś mnie, Lovisa. To trochę głupie z mojej strony, że mogłem pomyśleć, że tak po prostu ucieknę przed tobą i twoim koniem. Oczywiście nie mogę uciec ani przed tobą, ani przed przeszłością. Tak, cześć, pozdrawiam Emeralda i w ogóle Alma i w ogóle was pozdrawiam wszystkich. Cofaj się konia, a nie do przodu. No dobrze, nie można uciec przed przeszłością, powiem ci wszystko. Byliśmy z żoną tak szczęśliwi i mieliśmy cudowny letni domek nad górskim jeziorem niedaleko północnej bramy, to już wiemy. Ale moja żona zaczęła się interesować magią i zaczęła przygotowywać dziwne mikstury. Naprawdę się o nią martwiłem. W końcu pewnego dnia po powrocie zostałem zamiast naszego pięknego górskiego jeziora ciemne bagno, a moja żona zamieniła się w złą czarownicę. Nic nie mogłem dla niej zrobić. Najbardziej żałuję, że ona nadal jest kompletnie pochłonięta swoimi miksturami i czarami. O, ktoś na dzikim koniu. Więc chcesz porozmawiać także z nią? Nie sądzę, żeby chciała wysłuchać, co masz do powiedzenia. Moja droga żona odeszła, a pozostała po niej wiedźma. Samo myślenie o tym rozrywa mi serce. Z mojej strony byłbym wdzięczny, gdybyś spróbowała z nią porozmawiać. Bardzo pomogłaś mnie i miasteczku. Oczywiście, jeśli mogę ci w czymś pomóc, zrobię to bez mrugnięcia okiem. Oto klucz do miasta. Tym kluczem otworzysz też północną bramę. Powodzenia, jeśli dasz radę porozmawiać z moją żoną czarownicą, powiedz jej proszę, że nadal ją kocham i niczego nie pragnę bardziej niż tego, żeby ją odzyskać. O, jakie to urocze, nie? Takie wiecie, no słodkie. Dobra, to co? Ja jadę i nie będę was tutaj zanudzać swoim gadulstwem, bo i tak dzisiaj czytam jak taka pokraka jakaś. Także widzimy się już tam przy bramie. I jesteśmy, słuchajcie, już przy południowej bramie, tak południowej, mam nadzieję, i odblokowuję ją. Jej, droga wolna. Aleks, słuchaj, brama jest już otwarta, hurra, klucz mogę oddać Klausowi później. I tak mam coś do załatwienia w zachodnim przylądku. No dobra, jedź i zobacz, czy znajdziesz czarownicę. Zgadzam się z tobą, że czarownica i mroczny jeździec pewnie zamierzają coś okropnego, jeśli chodzi o konia Justina. Ona zdecydowanie może dać nam informację o tym, gdzie może być Justin. Uważaj, będę obserwować bramę tak długo, jak dam radę. Będę tu, gdybyś potrzebowała mojej pomocy. Chyba tam nie było mojej nawet. Wymyślam sobie słowa w ogóle, słuchajcie, dzisiaj. Masakra, co? Masakra. No ale dobra. Przeżyjecie taki jeden odcinek zwariowany, głupiutki i jedziemy. I jedziemy, zobaczcie. Wow. Bagienny kocioł. Super. Mam nadzieję, że ktoś, kto jeszcze tutaj nie był, czuje klimat tego miejsca, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wyczuwalny. Słuchajcie, bardzo mi się tu podoba. Ja naprawdę jestem... O nie! Wpadłaś w nieprzyjemne bagno, ale Love Secret bezpiecznie cię wyciągnął, a siebie wyciągnął. I od nowa jedziemy. Dobra, powinnam jechać tam na wprost. Ja to zawsze potrafię zwalić klimat, nie? Super! Było super przez chwilę. O nie, 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 koniu! Już się bałam, że znowu. Gdzie to się jedzie, słuchajcie? A, tu, dobra. Tutaj, do góry. Dobra, będziemy jechać powolutku. Okej. Dawno, dawno mnie tu nie było. Jej, udało nam się! Dobra, dobra. Dom czarownicy. Pi. Nie no, faktycznie, gdyby to było, wiecie, tak kolorowo i słodko, to miejsce byłoby zupełnie inne. O, jest i koń Justina. Wiecie co? Fajny by był tutaj screen, nie uważacie?
Haha, abrakadabra, myślisz, że możesz tutaj sobie tak po prostu przyjść i chcieć, abym ci opowiedziała to, co chcesz wiedzieć? Jesteś zabawna. Teraz myślę, że może przemienię ciebie i twojego głupiutkiego konia, żeby dać ci lekcję. O-o. Dlaczego? W co mnie zamienisz? O nie! I co teraz? Jestem żabą! Żabełę! O nie! Czar prysu wydaje się być oczywiste, że Pini jest w nastroju na pogaduszki. Aha, no dobra, czyli co? Wracamy, tak? O nie! Mam nadzieję, że tutaj... Dobrze, że w ogóle nas to odczarowało. Wyobrażacie sobie tak zostać tą żabą i tutaj... Ale to by było z drugiej strony fajne, tak kumcać sobie taką żabą. Zmieniłaś się w żabę? O rany, dobrze, że nie było to zbyt długo. A więc żona burmistrza jest także czarownica... Chwila. Co? A więc żona burmistrza jest także czarownicą Pi i nie za bardzo jest chętna do pomocy. I trzyma konia Justina w wielkiej klatce. Musimy się zastanowić, co zrobić. Linda jest bardzo mądra i niedaleko stąd. Chwila. Linda jest bardzo mądra i niedaleko stąd. Kropka. Jezu, no jakie to zdanie jest dziwne. Zobaczcie, no, albo ja jestem... Ja już wam nieraz mówiłam, zresztą okej, lecimy dalej. Jedź do Lindy, do ośrodka jeździeckiego i spytaj ją, co myśli, że powinnyśmy zrobić. Będę obserwować bramę, żeby nikt się nie prześlizgnął i nie przeniósł konia Justina bez naszej wiedzy. Dobra, no to tak jak wcześniej, po prostu przeniosę się tam, nie będę was zamęczać całą tą drogą. Jedziemy i zobaczymy, co Linda ma na ten temat do powiedzenia. Także widzimy się za chwilę. Linda. Hej, Lovisa, mam teraz mnóstwo do zrobienia, ale skoro mówisz, że to ważne, oczywiście pomogę. Od czego są przyjaciele? Okej, rozumiem. Potrzebujesz sposobu na to, żeby czarownica Pi z tobą porozmawiała. Biedny Klaus, że jego żona zmieniła się w czarownicę. Miejmy nadzieję, że znajdziemy sposób, by zmienić Pi z powrotem do postaci miłej kobiety, jaką była. Cóż, nie mam w głowie rozwiązania. Myślę, że trzeba zrobić jakieś badania. Czas, by odwiedzić bibliotekę. Winnica ma fantastyczną bibliotekę. Spędziłam wiele godzin z nosem wsadzonym w te niesamowite książki. Chodź, idziemy. Okej. Wybaczcie, widzicie, naprawdę słychać, że jestem chora znowu. Choćbym chciała oszukać, to po prostu jest to nie do zrobienia. Cześć, dobrze, pozdrawiam. Glorio, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, ona tu pobiega. W ogóle jak ona śmiesznie biega, nie? Okej, schodzimy. Aj, zobaczymy, co oni tam nam dadzą do robienia. Co myślisz? Niesamowita, co? Naprawdę dobra biblioteka, pełna zbieranej przez setki lat wiedzy. Niemal można poczuć, jak książki chcą przekazać swoją wiedzę. Tak dużo do przeczytania, tak mało czasu. Musimy odszukać odpowiednią książkę, by dowiedzieć się, jak przywrócić czarownicę do jej postaci, tak? Do jej starej postaci, przepraszam, tej miłej. Lub przynajmniej skłonić ją do powiedzenia nam prawdy. Usiądę tutaj, poszukam najpierw w Wiedźmopedii. Rozejrzyj się po bibliotece za książkami o czarownicach. Jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Okej, czyli szukamy. Tu jest. Tu jest. Tutaj. Ciach. Trochę dużo tych książek o czarownicach. Nie uważasz, że zanim to przeczytasz, to stanie się coś złego? Tak, kochanie, nagrywam. Dawaj. Proszę bardzo, szybko, czytaj. Niezłe znalezisko. Teraz mamy stertę interesujących książek o czarownicach, nad którymi możemy popracować. No. To chwilę zajmie. Możesz mi pomóc przekopać się przez kilka tych książek w poszukiwaniu sposobu, jak skłonić czarownicę do współpracy? Proszę usiądź i przejrzyj te cztery książki. O nie. Dobra. Będziemy się uczyć. No. Cześć. Tylko jak ja mam to zrobić, słuchajcie. Aha, dobra, przeglądamy. Pierwsza. O nie. No, aha, bo tu one są. Spoko, już rozumiem. Ja myślałam, że gdzieś tam, bo tu się wszystko świeci, zobaczcie.
To jest tak. Jeszcze po tej jeszcze jedna. Chciałabym tak szybko czytać. Chciałabym. Dzięki za pomoc. Znalazłaś trochę przydatnych informacji, ale nie wydaje mi się, żeby dało nam to już teraz rozwiązanie. A, tak myślałam. Okej, kochani, więc to by było na tyle w tym odcineczku. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!